Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata. Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata.
Krzyżu święty nade wszystko, drzewo przenajszlachetniejsze, Yeah.
Teraz nastąpi trzecia część dzisiejszych obrzędów. Teraz nastąpi trzecia część dzisiejszych obrzędów Komunia Święta. Najświętszy sakrament zostanie przyniesiony z kaplicy przechowania. Nie rozważamy męki Jezusa po to, aby Go pocieszać i wspierać w cierpieniu, lecz po to, by On nas umocnił, by na nasze troski i problemy spłynęła z krzyża zbawcza moc. Udział w śmierci Jezusa przynosi nam życie. Dzięki temu, że Jego ciało stało się naszym pokarmem, przystąpmy z ufnością do stołu Pańskiego. Pouczeni przez Zbawiciela i posłuszni Jego słowom, ośmielamy się mówić: Ojcze nasz, Królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie wódź nas w Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Klęknijmy. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza. Kapłani przyjmą komunię świętą, tutaj klęcząc na pierwszym stopniu, a wszyscy i osoby konsekrowane także, a wszyscy pozostali, tak jak zawsze, tam przy wejściu od zakrystii komunię świętą będzie można przyjąć na dłoń, przed krzyżem i tutaj w tym miejscu do ust. Thank you.
Módlmy się. Wszechmogący, wieczny Boże, Ty nam dałeś nowe życie przez błogosławioną śmierć i zmartwychwstanie Chrystusa. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia i spraw, abyśmy przez udział w tym misterium już zawsze żyli dla Ciebie. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Siądźmy jeszcze na sekundę. Za chwilkę w procesji przeniesiemy Najświętszy Sakrament do ołtarza grobu Pańskiego i tam będzie można adorować Pana w dniu dzisiejszym w naszej świątyni do godziny 23, a jutro od godziny 7 rano do praktycznie godziny 17 będzie możliwość adoracji tutaj w świątyni. Kościół trwa przy grobie Pańskim, rozważając mękę i śmierć Chrystusa. Zatem w dniu jutrzejszym Kościół powstrzymuje się od sprawowania ofiary mszy świętej, dlatego jedyną liturgią jest liturgia godzin, tak zwana ciemna jucznia, która będzie sprawowana w naszym sanktuarium o godzinie 7:30. W dniu jutrzejszym tradycyjnie będziemy święcić pokarmy. Nie w świątyni, ale tutaj na placu kościelnym przy ołtarzu polowym od godziny 9 do godziny 15 co kwadrans będziemy błogosławić i święcić pokarmy, oczywiście w odpowiednich odstępach i reżimie sanitarnym. Nie będzie poświęcenia pokarmów w wyznaczonych domach, jak to miało miejsce w latach ubiegłych. Zachęcamy Was do tego, aby oddawać cześć Panu, adorując Go w Najświętszym Sakramencie i wystawionym w grobie Pańskim. O męce i śmierci Zbawiciela martwe Jego ciało zdjęto z krzyża i złożono w wykutym w skale grobowcu. Za chwilę w uroczystej procesji Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do kaplicy przechowania, która w polskiej tradycji nazywana jest grobem Pańskim. Tam będzie się odbywać adoracja, w której rozważając raz jeszcze ogrom Bożej miłości, będziemy dziękować za wszystko, co Jezus dla nas dokonał.
Panie Jezu Chryste, nasze zmartwychwstanie i życie, podźwignij nas z grobu grzechów, nawiedź i napełnij duchową mocą. Spraw, abyśmy ugruntowani w wierze, nadziei i miłości, mogli pojąć ze wszystkimi świętymi, jak wielka jest Twoja miłość. Tak bardzo nas umiłowałeś, że dla nas poniosłeś śmierć na krzyżu, aby żaden człowiek, który wierzy w Ciebie, nie zginął, ale miał życie wieczne, który żyjesz i królujesz na wieki wieków.